powstanie wielkopolskie. I właśnie w poniedziałek było ogromne święto, bo obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły Podstawowej, ale nie tylko, bo jeszcze było jubileusz 10 lat współpracy ze szkołą w Niemczech. I teraz posłuchajcie, będziecie chodzili do szkoły, będziemy mieli projekty międzynarodowe i będziecie wyjeżdżali do Niemiec, do szkoły, do swoich kolegów. I zobaczcie teraz, jak uczniowie z Niemiec przyjechali do Polski. Zobacz, jak się ładnie bawili, w Poznaniu, we Wrocławiu byli. I zobaczcie, jak nasze dzieci z Hako Niemiec pojechały do Niemiec. Jak się ładnie bawili w szkole, w troje, na wycieczkach byli. Później znowu Niemcy do nas przyjechali. I tak będziecie też jeździli. Raz koledzy z Niemiec do nas, do Hako Niemiec, a raz wy z kolei do Niemiec. Co? Polskie. Ale ja nie. Co to jest za pomieszczenie tutaj w szkole? A szkoła. Już pan dyrektor? Pani dyrektor, tak. Halo, kochani. Wiecie co, wy już jesteście tak prawie uczniowie, no, bo tak chodzicie już do szkoły. Co prawda macie panie jeszcze z przedszkola, ale już jesteście całkiem poważni, nie ci co tam w przedszkolu, nie? Wiktoria? Tak. No my mamy lepiej, nie? My już tutaj znamy te kąty. Jesteście teraz przy sekretariacie. Ja tutaj pracuję i moi drodzy, czy ktoś wie, jaka jest różnica między księgarnią a biblioteką? Proszę, no powiedz. No a ty? Książki się różnią. No ale kochani, czy ale czym się różni biblioteka od księgarni? No proszę. Pięknie, szóstka może tutaj. Dużo czy mało? To jest dużo? Dużo! Tak, no to jest dosyć dużo. Zdecydowanie więcej książek znajduje się w naszej publicznej, tej miejskiej bibliotece. Czy tam chodzicie też? Do tej? Tak? Tam mają zdecydowanie panie więcej. Tam mają przynajmniej około 30 tysięcy mają książek, więc zdecydowanie więcej. Ale na nasze potrzeby szkolne ta nasza tutaj nam starczy. Także jak od przyszłego roku będziecie w pierwszej klasie, to będziecie, później będziecie pasowali na czytelników biblioteki i będziecie mogli korzystać z zasobów gabazowych. Tak? Proponuję, żebyście gości pokazali, co tutaj macie. Wstańcie. Przywitajcie się, każdy sobie wybierze kolegę. Może chcecie coś zapytać? Dzień dobry.